Kochani, psychologia i terapia to są takie niezwykłe dziedziny. To są takie elementy pomocy drugiemu człowiekowi, gdzie ważne jest, żeby ten drugi człowiek zrozumiał, dojrzał do zmiany i sam się zmienił. Czyli w przekonaniu współczesnej psychologii, jeżeli klient po wielu godzinach pracy z nim nie zmienił się, to znaczy, że nie dojrzał do zmiany. I należy to przyjąć, zaakceptować, że klient nie jest gotów do zmiany. I po prostu poczekać, dać klientowi tę szansę, niech klient poczeka, niech klient dojrzeje do zmiany. Taka jest współczesna linia pomocy człowiekowi. Jak nie dojrzał, poczekać, niech dojrzeje. A ja poczekam, aż ten samochód przejedzie. Przejechał. I teraz wam powiem kontrowersyjne zdanie. Jeżeli klient nie osiągnął tego, co miał osiągnąć, tego, co chciał osiągnąć w swojej terapii, to może być jeszcze inna przyczyna. Nie to, że on nie dorósł do zmiany, ale przyczyna może być taka, że terapeuta nie dorósł do pomagania.